to jest program W Punkt i naszym gościem kolejnym jest dr Andrzej Anusz, historyk, politolog, Instytut Piłsudskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od histerii, która przetoczyła się przez nasze media, chociaż w zasadzie cały czas się przetacza i to jest pewien problem. Tydzień temu opozycyjne media informowały z wielkim hukiem, że oto tragedia, wszyscy umrzemy, rtęć w rzece i tak dalej, i tak dalej. No może jeszcze nie ma wszystkich badań, ale już wszyscy wiemy, że umrzemy. Sprawa się wyjaśniła, wiadomo, że są algi, że wydarzenie, że to jest w dużej mierze wydarzenie losowe, no. Tragedia stało się, a histeria dalej trwa. Proszę mi wyjaśnić, bo mam dysonans poznawczy. Tak, no rzeczywiście tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na takie dwa procesy, które moim zdaniem mają na to wpływ. Znaczy, po pierwsze, ja bym określił z punktu widzenia takiej analizy politycznej, politologicznej tą całą sytuację, że opozycja, przede wszystkim głównie Donald Tusk i Platforma Obywatelska, w związku z tym kryzysem ekologicznym, oczywistym, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że ten kryzys ma miejsce, jak to młodzież określa, przestrzelili. To znaczy wrzucenie bez żadnego takiego poważnego udokumentowania informacji, że w odrze jest rtęć, no miała rzeczywiście spowodować, że jeszcze bardziej się społeczeństwo powinno bać. I tak już na pewno te obrazy tych, prawda, setek ton śniętych ryb, no, robią wrażenie oczywiście, bo to nie jest przyjemny widok. Natomiast jeszcze w momencie, kiedy pojawia się informacja o rtęci, czymś, co oczywiście się kojarzy jak najgorzej, że zatruta odra rtęcią, no to jest bardzo poważne zagrożenie, no to to miało spowodować takie polityczne jakby pewne przesilenie, prawda? I teraz mamy sytuację następującą. No, okazuje się, że kwestia rtęci się zupełnie nie potwierdziła. Tak naprawdę nie wiadomo, dzisiaj nikt się nie chce przyznać, skąd w ogóle ta informacja się wzięła, no, prawda? Mamy takie różne, prawda? Różne są już jakby wersje, prawda? Że nie, ktoś źle przetłumaczył. Polska Agencja Prasowa dokładnie pokazała, to było w radiu taki rozgłośni RBB. Tak, lokalne. Skąd się ta wiadomość wzięła? Tego nie wiadomo. Natomiast ta lokalna rozgłośnia gdzieś tam coś wrzuciła, natomiast no tutaj, prawda, najpoważniejszy polityk opozycji zrobił z tego w zasadzie główny temat i to miało być kwestia, która miała opinię publiczną w Polsce, no nie wiem, przestraszyć, przerazić, nic takiego nie miało miejsca. Także to jest kwestia tego przestrzelenia. I teraz, w związku z tym, jeśli opozycja tak mocno postawiła tą sprawę, no okazało się to na szczęście, że nie ma tej rtęci, no to teraz trudno sobie wyobrazić, żeby diametralnie, powiedzmy z godziny na godzinę, ten temat w ogóle, prawda, opozycja go nie podnosiła, go nie podgrzewała. To znaczy mamy do czynienia z czymś takim, że jak podstawiliśmy sprawę rtęci, to żeby jakoś próbować wyjść z twarzą z tego przestrzelenia, no to trzeba robić stopniowo, czyli nie można nagle z godziny na godzinę powiedzieć, nie, no to rzeczywiście to jest jakaś naturalna przyczyna, de facto no wiadomo, że ta sól się pojawiła, no to nie jest naturalne pytanie. Oczywiście mam nadzieję, że my się dowiemy, kto jakby, jakie prawdopodobnie zakłady przemysłowe no, wrzuciły te różne substancje, które przyczyniły ale się do tego zasolenia. Do oczywiście pory, mniej wody przyducha i tak dalej, temperatura, no wiem, tutaj jest taka mieszanka, można powiedzieć, pewna wybuchowa. Natomiast no, i to jest ten element, o którym pan redaktor pytał. To znaczy, że ten temat jeszcze musi być w narracji opozycji, bo trudno sobie wyobrazić, żeby z rtęci opozycja powiedziała, no nie było rtęci, nie ma tematu. Wątki poboczne. Otóż poważnym kandydatem do zatrucia Odry były zakłady produkujące Huta Stalowa Wola, zakłady produkujące polski sprzęt zbrojeniowy. No co za przypadek. Drugą taką ofiarą miały być program pogłębiania, to tak naprawdę nie jest pogłębienia, ale udrożnienia Odry, żeby zamienić ją, czy żeby przywrócić tam szlak towarowy, który był przecież jeszcze w latach 80. No i trzecią to jest port w Świnoujściu, port kontenerowy, zewnętrzny na naszych wodach terytorialnych. Chcemy zbudować port kontenerowy z prawdziwego zdarzenia, po to, żeby statki nie musiały wpływać na Zalew Szczeciński, bo mogły się wyładować już w Świnoujściu. No i znowu
te towary będą błyskawicznie trafiać do Niemiec, do Danii, wszędzie, gdzie będą mogły trafić. Istotne zagrożenie ekonomiczne dla portów niemieckich. No i oczywiście pani Manuela Schwesig, czyli szefowa tego landu Mecklenburgia-Vorpommern, mówi, że nie, tutaj względy ekonomiczne. No, widać, że taka okazja i trzeba ją wykorzystać natychmiast. Znaczy tak, znaczy kwestia oczywiście tego portu w Świnoujściu, to już jest do dłuższego czasu pewien element takiego, nazwijmy to, pewnych przepychanek między Polską a Niemcami. Niemcy ewidentnie, którzy tak naprawdę w dużym stopniu kiedyś przyczynili się do tego, że Odra była taką żeglowną rzeką, rzeczywiście można powiedzieć przemysłową, natomiast w tej chwili oni jakby uznali, że w zasadzie ta Odra powinna być taką, nazwijmy to, taką ekologiczną rzeką, prawda, dla turystów, żeby no, jak najmniej, prawda, tam było przemysłu. Natomiast no, oczywiście mamy tutaj sprzeczne jakby interesy, bo Polska oczywiście uważa, że Odra powinna być wykorzystywana i bardzo dobrze. I w związku z tym tutaj ewidentnie mamy prawda, napięcie. To tak jakby, nie wiem, Polska nagle mówiła, że no, oczywiście Odra jest wspólną rzeką, ale no, zwróćmy uwagę, Niemcy mają inne rzeki, Ren, prawda, na przykład, czy inne. One są bardzo, nazwijmy to, no uprzemysłowione i one dają istotne ekonomiczne Niemcom. Także tutaj no, mamy do czynienia z oczywistą pewnym sprzecznością interesów. No. Musimy powiedzieć, bo państwo to wiedzą, ale trzeba to powiedzieć, że transport wodny, towarowy to jest o rząd wielkości albo dwa rzędy wielkości tańszy niż jakikolwiek transport lądowy, zwłaszcza tych towarów masowych, ale też dotyczy to oczywiście kontenerów. Więc mając taki transport, potaniamy koszt naszych towarów. Zwłaszcza w dobie drogiej ropy, benzyny, prawda, czyli transportu jakby kołowego i innego. Także to jest oczywiście tutaj pewna sprzeczność. Mm-hmm. Natomiast jeszcze bym wrócił do tej kwestii, tej kwestii ekologicznej. Dlaczego jakby, można powiedzieć, też polskie społeczeństwo w sposób taki, ja bym powiedział, spokojny podeszło do tej katastrofy ekologicznej na Odrze? Dlatego, że myślę, no, mamy ostatnie lata, nam przynoszą wiele różnych takich katastroficznych, można powiedzieć, katastrofalnych wydarzeń, prawda? Mieliśmy pandemię, mamy wojnę, agresję rosyjską na Ukrainę i mi się wydaje, że taka swoista odporność społeczeństwa i wyporność społeczeństwa na przyjęcie kolejnej katastrof, to się zmienia. To znaczy, gdyby, prawda, nie było pandemii, gdyby to był rok 2019. Tak, tak jest. To by jeszcze było bardziej, bo to rzeczywiście byłoby, ta społeczeństwo by inaczej reagowało. Natomiast no, siłą rzeczy obojętniejemy na pewne rzeczy, na wydarzenia. A są jakieś badania, które mówią, jak społeczeństwo ocenia reakcję rządu na te katastrofy. I na katastrofę w postaci COVID-19, olbrzymie fundowanie, utrzymanie miejsc pracy. No i teraz na konflikt na Ukrainie, konflikt na agresję rosyjską na Ukrainę. I znowu mamy ostatnie dane i 1% PKB na to poszedł, żebyśmy na pomoc Ukrainie. Tak, znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe. Są też ciekawe te wyliczenia, że polskie społeczeństwo jakby prywatnie, jeśli tak można powiedzieć, przekazało na pomoc uchodźcom ponad 10 miliardów złotych. Znaczy o tym się w ogóle, bo my tak generalnie media żyją tymi takimi transferami, które rząd, prawda, nie wiem, rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył tam kolejny miliard, prawda, na pomoc Ukrainie, czy tam jakaś zrzutka była w Unii Europejskiej i tak dalej, ale kompletnie nam, i mi się wydaje, że to trzeba o tym podkreślać, że Polacy, nazwijmy to ten wdowi grosz często, przeznaczyli z prywatnych swoich środków, nie licząc na żaden zwrot tak naprawdę, przeznaczyli na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ja myślę, że jakie były przyczyny tego polskiego? Dlaczego to było tak, że bez względu na poglądy polityczne, bez względu na światopogląd, jaki ktoś ma, na stosunek do wiary jakiejkolwiek, ludzie się zjednoczyli bądź nie, ale razem stanęli, razem zaczęli pomagać. Co tutaj zadecydowało? Ja myślę, że podstawowym taką przesłanką było pojęcie, ja bym to określił jako wspólnota losu. To znaczy Polacy i Ukraińcy, a zwłaszcza Polacy, potrafią się utożsamić z tą historią, którą dzisiaj przeżywa Ukraina. To znaczy agresja ze strony Rosji.
kwestia często niezrozumienia Zachodu wobec tej sytuacji. Tak jak Polacy często, prawda, myśmy mieli poczucie, że Zachód w naszej historii, czy II wojna światowa, prawda, żebyśmy byli jako opuszczeni, zdradzeni, niezrozumieni. W związku z tym my rozumiemy tą sytuację. W związku z tym ta wspólnota Lausus, te możliwość pewnego utożsamienia się, zrozumienia tej trudnej sytuacji i też jakby tej historii, moim zdaniem miała tutaj decydujące znaczenie, że my w ten sposób, no naprawdę w sposób bezprecedensowy, polskie społeczeństwo zaangażowało się w pomoc Ukrainie. Mm-hmm. To jest, wynika z takiej lekcji historii, ale też historii rodzinnej, bo jeszcze słyszeliśmy od dziadków, pradziadków, jak to było, co się w czasie wojny działo, chociaż szczerze mówiąc nie bardzo chcieli opowiadać, bo to były traumatyczne przeżycia. No tak, bo to były trudne sprawy, mm-hmm. Natomiast no, jeśli my widzimy prawda, obrazy bombardowanych miast, to siłą rzeczy nam się, prawda, przypominało obrazy Powstanie Warszawskie, prawda, bombardowana Warszawa, czy agresja 39 rok, prawda, te czołgi rosyjskie, też 17 września, prawda, niedługo będziemy kolejną rocznicę obchodzić, kiedy Rosja nam wbiła w nóż plecy, co przesądziło tak naprawdę o klęsce. Druga sprawa, bombardowane i niszczone są blokowiska, tak, też takich cywilnych, domów, normalnych które ludzi, wyglądają tak jak te w naszych miastach, tak, które jeszcze cały czas stoją i pewnie dłużej postoją. No to kolejna histeria opozycji, mianowicie podręcznik do historii profesora Wojciecha Roszkowskiego. Tam ten spin jest kręcony wokół słowa in vitro, którego podobno profesor tutaj obraził, te dzieci i tak dalej. No to mamy taki quiz w naszej redakcji. Ile razy w podręczniku do historii i teraźniejszości profesora Roszkowskiego pada słowo in vitro? Nie wiem, mi trudno powiedzieć, bo ja tej całej książki nie przeczytałem, także nie odpowiem. Tak. Odpowiedź brzmi zero. Aha, zero. W ogóle nie pada. Nie ma tam takiego stwierdzenia. Jest oczywiście takie ogólna przestroga, tak, przed zabawą z ludzkim genomem, przed jakimiś eksperymentami i tym, co wynika z tej kultury lewicowej, znaczy pozyskiwaniem dzieci, tak? No bo te pary jednopłciowe potrzebują, więc jakieś tutaj są rozwiązania stosowane, dość nowatorskie. Ale czy rzeczywiście w krytyce tego podręcznika chodzi o te kwestie obyczajowe? Znaczy ja bym tak zaczął, że przede wszystkim profesor Roszkowski dla mnie osobiście jest, najbardziej mi się kojarzy jeszcze z jego pseudonimem, pisał pod pseudonimem Andrzej Albert, najnowszą historię polityczną Polski. W latach 80. Sam oczywiście czytałem te książki, kolejne tomy, też ich kolportowałem i dla ludzi interesujących się, wtedy ja studiowałem historię, ale dla ludzi w ogóle interesujących się też i polityką, ta książka była takim odkryciem, była bardzo ważną książką. To znaczy ona w zasadzie moim zdaniem w dużym stopniu, jakbym określił te pokolenie, które, prawda, aktywnie działało w opozycji w latach 80. jako dzieci drugiego obiegu, prawda? No, myśmy się jakby, tutaj sam się mogę do tego zaliczyć, jakby się kształtowali na tych lekturach właśnie książek wydawanych w drugim obiegu. To pozycja Andrzeja Alberta naprawdę była jedną z fundamentalnych książek. W pierwszym obiegu był deterministyczny rozwój, gdzie komunizm jest najwyższą formą, my do niego dążymy, gdzie był przyjaźń ze Związkiem Radzieckim na wieczne czasy, gdzie wreszcie była historia. Czy można powiedzieć, że to była ta taka prawdziwa historia, prawda, Polski bez cenzury i to bardzo ważna rzecz. Druga, później jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, że Andrzej Albert to jest profesor Wojciech Roszkowski, później na początku lat 90. no profesor Roszkowski bardzo tutaj też aktywną rolę. On już ma przecież dokonania, jeśli chodzi o podręczniki, dlatego że przecież z profesor Anną Radziwiłł na początku lat 90. pisali podręczniki do historii. I one się cieszyły bardzo, jakby nie było jakby większych uwag. Natomiast... Czy to jest jakaś walka o monopol i znowu o światopogląd? Czy ci, którzy... No... widzą świat w ten sposób, że teraz, tak jak wtedy, najukoronowaniem rozwoju ludzkości była sterowany z Moskwy komunizm, no to teraz w tych podręcznikach dzieci czytają, że najlepsze, co się może zdarzyć, to Unia Europejska, ci wspaniali komisarze, którzy pewną ręką prowadzą nas ku świetlanej przyszłości. No i przeczytanie
że może niekoniecznie może zepsuć troszkę. To znaczy mi się wydaje, plany. Że to jest taka ciekawa sytuacja, dlatego że ja mam takie poczucie, też jako tutaj historyk w tej chwili się wypowiadam, że na początku lat 90. i później, jeszcze w latach 2000 na początku, generalnie kwestie historii, w ogóle wychowania i nauki historii, one zostały jakby tak porzucone, to znaczy one do kąta, prawda? I to po pierwsze. Po drugie, w dużym stopniu, nazwijmy to strona, która się dzisiaj sama też określa jako taka bardziej liberalna, no to ona też w pewien sposób próbowała i nadawała ton pewnym tym książkom, czy pewnym narracjom historycznym, zwłaszcza o najnowszej historii Polski. Teraz mi się wydaje, że ta strona, jeśli tak można określić, ona się czuje jakby zaskoczona. To znaczy, jeśli można powiedzieć, ta strona konserwatywna, niepodległościowa, myślę, że profesor Roszkowski do tej strony zaliczał, jakby narzuciła jakby temat, no jest tak, pojawiła się ta książka, która jakby pokazuje tą najnowszą historię Polski i też wychowanie, prawda, obywatelskie z punktu widzenia tych bardziej wartości konserwatywnych. I teraz ta strona liberalna no, do tego reaguje. I teraz tak, nie ma swojej za bardzo, prawda, alternatywy. To jest ciekawe, przecież zwróćmy uwagę, ten podręcznik to nie jest obowiązkowy podręcznik. To jest podręcznik, który nauczyciel może z niego korzystać, ale nie musi. Zresztą podstawą jest podstawa programowa, nie jest podręcznik konkretny profesora Roszkowskiego. W związku z tym już zresztą wiemy, że się pojawia podobno drugi podręcznik, który też do tej historii teraźniejszości, który troszeczkę będzie jakby już tam się, prawda, jakby na inne kwestie stawiał akcent, ale ja mam nadzieję, że się pojawią kolejne jakby tak, i książki, tak. I prawda, które będą tutaj podstawą do Ale czy możemy postawić taką tezę, że ten protest przedmiotu. Przeciwko temu podręcznikowi, że wyciągnięcie tych spraw obyczajowych jest pretekstem, bo sam podręcznik jest ciosem w taką właściwie demoliberalny pogląd człowieka, który wyrósł z PRL-u, nie zdążył przeczytać żadnych książek o prawdziwej historii Polski, no i żyje w takim świecie sztucznym. Znaczy dlatego, że myślę, że w dużym stopniu tak, dlatego, że ta treść, ta część historyczna, mówię, no tutaj jakby się zastrzegam, ja nie przeczytałem tej książki, ja bardzo chętnie przeczytam, no ale jeszcze jej, że tak powiem, nie kupiłem. Ale już pan wie, ile razy tam występuje słowo. Tak, już wiem. To jest najważniejsze. Tak, już wiem. Natomiast no, ona jest też w dużym stopniu oparta, napisana przez tego samego historyka, który, prawda, napisał tą najnowszą historię Polski i w związku z tym ta książka w sensie faktograficznym, no naprawdę była bardzo wartościowa. W związku z tym, jeśli te treści te są, jeśli chodzi o najnowszą historię Polski podobne, no to myślę, że ta podstawa merytoryczna tego podręcznika na pewno się broni. Historia jest nauką, naukowcy się spierają, mają różne teorie. W podręczniku, nawet jak najgrubszym, tego typu historii nie można. Nie można powiedzieć, jak jest dyskusja na przykład nad założeniem danego, znaczy fundacją danego klasztoru maryjnego, jakie z tego wynikły konsekwencje, więc no cóż, siłą rzeczy jest to pewien skrót i opowieść. To jeszcze jedno pytanie, reprezentuje pan Instytut Piłsudskiego, no więc trzeba to zadać. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda pojechał do Kijowa, wziął udział w tym forum krymskim, gdzie Ukraina zastanawia się, co trzeba zrobić, w jaki sposób trzeba Rosji ten Krym odebrać i przywrócić go jakby cywilizacji. A po drugie, jutro uroczystości Święta Narodowego tego kraju. No, czy to jest taki podróż śladami marszałka Piłsudskiego? Czy ta jego idea stworzenia państw tutaj z Europy Centralnej, współpracujących dziedziców Rzeczpospolitej na naszych oczach, obleka się w ciało? Moim zdaniem tak. Znaczy, no po pierwsze ten aksjomat Piłsudskiego, z którym on od samego początku występował, że warunkiem utrzymania niepodległości Polski jest to, żeby z nami graniczyły inne niepodległe państwa, takie jak Ukraina, prawda, Litwa czy nawet Białoruś.
To jest cały czas aktualne. To moim zdaniem dzisiaj na naszych oczach. Później oczywiście to w kategoriach takich politycznych przeniósł szef Jerzy Giedroyć paryskiej kultury, który, prawda, Jerzy Mieroszewski, który, prawda, sformułował tą słynne ULB, tak nawet w skrócie, Ukraina, Litwa, Białoruś, prawda? I że w związku z tym niepodległość tych państw powoduje, że Polska ma gwarancję niepodległości, bo to tworzy przestrzeń. Wyrwanie tych państw spod rosyjskiej kurateli tworzy przestrzeń, która daje nam gwarancję, że jesteśmy w stanie, tak, współpracując ze sobą, obronić się przed tą imperialną polityką Rosji. Ale opowiadanie o tym w latach 60. to było tak, jakbyśmy dzielili sobie działki na Marsie i dyskutowali, którędy przejdzie nasza droga. Ale to pokazuje, że warto czasami dyskutować o takich rzeczach, dlatego że później to wróciło. Dzisiaj się mamy do czego odwołać, bo ten ton i ta polityka, którą realizuje prezydent Andrzej Duda, dokładnie się jakby do tego odwołuje. Bo ja to tak interpretuję wprost. To znaczy, walka o utrzymanie niepodległej Ukrainy to jest tak naprawdę walka o utrzymanie gwarancji i niepodległości Polski. I dokładnie to dzisiaj na naszych oczach się dzieje. Ja tutaj jeszcze bym tak symbolicznie dodał. Dzisiaj, prawda, 23 sierpnia, no mamy pakt Ribbentrop-Mołotow, rocznicę. No to jest jakby też ta kolejna ta historia, prawda? To jest ten, wtedy Niemcy z Rosją jakby dokonały rozbioru Polski i dokonały też rozbioru tak naprawdę tej całej naszej strefy, bo później Litwa, Łotwa, Estonia straciły niepodległość, Ukraina w ogóle się, prawda, nie wybiła. A prezydent Andrzej Duda z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim jakby symbolicznie odwracają znaczenie to, tej daty. To jest bardzo ważne i ja się cieszę, że w takim dniu prezydent Andrzej Duda jest w Kijowie. Doktor Andrzej Anusz, historyk, politolog, Instytut Piłsudskiego. Bardzo pięknie dziękuję, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dobranoc. A Państwa zapraszam jeszcze do zostania z Telewizją Republika, bo mamy kolejnego gościa i będziemy mówić, no właśnie, o naszym zapisaniu w historii tych trudnych dni, jakie dziś przeżywa Ukraina.